Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was kolejny pomysł na dekorację wielkanocną. Będziemy potrzebować doniczkę, najlepiej taką owalną, gąbkę florystyczną, no i pióra. Teraz musimy gąbkę przyciąć, żeby nam weszła do doniczki. Gąbkę przycinamy tak, żeby wyszedł kształt jajka. Teraz bierzemy piórka i wbijamy w gąbkę bliziutko jedno piórko obok drugiego. Ja moje piórka zamówiłam w internecie, były dosyć drogie i jak już przyszły, no to wpadł mi taki pomysł, że w sumie mogłam kupić poduszkę z piórami. Wyszłoby dużo taniej i miałabym dużo więcej piór. Jeszcze kilka ostatnich piórek, żeby wypełnić dziury. No i gotowe.